Kochani, chcę wam powiedzieć o Bogu, którego osobiście spotkałam. Narodziłam się z Bożego Ducha, tak jak mówi Biblia. Chcę wam opowiedzieć o mojej historii. Kiedy miałam 4 lata, moi rodzice się rozwiedli. Bardzo kochałam mojego tatę, ale mój tata zaczął pić alkohol, stał się alkoholikiem. Nie miałam z nim kontaktu i bardzo na tym cierpiałam. Zostałam z moją mamą, która była w ciężkiej depresji, nie miała nigdy dla mnie czasu. Tak naprawdę można powiedzieć, że wychowałam się jako sierota, bo nigdy moja mama mnie nie wspierała. Znęcała się nade mną psychicznie i fizycznie. Mówiła mi, że nic nie osiągnę. Mówiła mi, że będę nikim i skończę jak ona. Mówiła mi, że skończę jak mój tata. I wiecie co? Ja w to uwierzyłam. Czułam się bezwartościowa. Czułam się jak nikt. W szkole podstawowej przez 6 lat byłam gnębiona, bo byłam cichym dzieckiem, które nic nie mówiło i starało się nie wchodzić nikomu w drogę. I wiecie co? Rosła we mnie nienawiść. Rosła we mnie olbrzymia nienawiść do ludzi i do świata. I do samej siebie. I kiedy już byłam w ciężkiej depresji, kiedy już było mi wszystko jedno, kiedy naprawdę czułam, że już nic mi nie zostało i czułam bezsens, czułam pustkę, pustkę, której niczym nie mogłam wypełnić. Próbowałam narkotyków, próbowałam seksu, nic mi nie dawało żadnego spełnienia. Czułam się pusta od środka. I wiecie co? Usłyszałam pełną Ewangelię. Ludzie mi powiedzieli, że jest Bóg, który nie wisi na krzyżu, na jakimś drewnie, który nie jest w opłatku, który jest realny, którego obchodzi moje życie. Ja myślałam, że wiecie, Bóg jest jak moi rodzice, że tak naprawdę jest im wszystko jedno, co jest ze mną, gdzie jestem, co robię. I kiedy już naprawdę byłam na dnie i myślałam, że Boga nie ma, no bo moje życie wyglądało jak jedno wielkie gówno. Zawołałam do Niego, powiedziałam: Boże, jeżeli Ty faktycznie jesteś, bo jeżeli Cię nie ma, no to po co ja mam w ogóle żyć? Po co mam brać udział w tym cyrku? Po co mam się dalej męczyć? Ale jeżeli Ty jesteś, to przyjdź do mnie i ocal moje życie. Przyjdź do mnie i zmień mnie. I wiecie, co się stało? Zostałam przemieniona przez Boga. Moje myślenie całkowicie się zmieniło. Wyszłam z depresji. Zostałam uzdrowiona z padaczki. Miałam padaczkę, zostałam uzdrowiona. Nigdy więcej nie miałam ataku padaczki od tamtej pory. Wiecie, co się stało? Spotkałam się z żywym Bogiem. I od tamtej pory grzech nie ma nade mną żadnej władzy. Nie mam depresji. Jestem zdrowa, w ogóle nie choruję. Miałam bardzo ciężkie miesiączki. Co miesiąc cierpiałam z bólu, zwijałam się na łóżku. Brałam silne tabletki przeciwbólowe. Zostałam od tego uwolniona. Zostałam uzdrowiona. Każdy z was ma dzisiaj wybór. Każdy z was stoi przed wyborem. Nawet jeżeli myślisz, że ty nie podejmujesz żadnego wyboru i przejdziesz koło tego obojętny, to podejmujesz wybór. Każdy z was musi szukać Boga, bo Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. Zacznij szukać Boga, tak jak ja to zrobiłam. Zawołaj do Niego z głębi swojego serca. Każdy z was odczuwa pustkę. I ja to wiem i wy to wiecie. Każdy z was czuje się pusty w środku. Zakładacie maski, udajecie, że wszystko jest w porządku. Chodzicie na imprezy i myślicie, że okej, fajnie, dobra, nachleję się, będzie dobrze. Następnego dnia czujecie się puści. Czujecie się jak gówno. I tak nie musi być. Tak nie musi być. Możecie żyć naprawdę. Możecie być pełni życia. Możecie mieć w sobie pełnię pokoju. Możecie być uzdrowieni i uwolnieni od depresji, od każdej choroby, od raka. Nieważne, co cię zniewala, możesz przyjść dzisiaj. Położymy na ciebie ręce, tak jak mówi Biblia, tak jak powiedział Bóg. Nałożymy na ciebie ręce i zostaniesz uwolniony i uzdrowiony. Każdy z was dzisiaj na tym miejscu może dostać dzisiaj swoje uzdrowienie, swoje uwolnienie. Możesz oddać życie Jezusowi i gwarantuję ci, że twoje życie się zmieni. Gwarantuję ci, bo Bóg nie zawodzi. Bóg nie zawodzi. Bóg jest tym, który zmienia realnie życie. To nie jest jakaś popierdółka. To nie jest Bóg, którego przedstawia Kościół katolicki, który nic nie może, który każe ci cierpieć, bo przecież będziesz wtedy szlachetniejszy.
Bóg nie patrzy na twoje uczynki, Bóg patrzy na twoje serce i czy go szukałeś. Jeżeli naprawdę chcesz znaleźć Boga, to go znajdziesz. Znajdziesz go i On ci odpowie na twoje wołanie. Gwarantuję ci to. Każdy z was powinien zacząć szukać Boga, bo jeżeli nie zaczniesz, a nie wiesz, ile ci zostało czasu, nie wiesz, ile będziesz na tej ziemi, możesz zginąć jutro w wypadku samochodowym, różnie bywa. I jeżeli nie zdążysz się pojednać z Bogiem, jeżeli nie zdążysz do Niego zawołać, pójdziesz do piekła. I Bóg nie patrzy, że byłeś dobrym człowiekiem, że zrobiłeś coś dobrego, nie wiem, wpłaciłeś jakieś pieniądze na charytatywną organizację. Bóg nie patrzy na to. Bóg patrzy na to, czego chciałeś znaleźć. Bóg patrzy na to, czy zawołałeś do Niego ze swojego szczerego serca. Jeżeli tego nie zrobisz, to twoje życie będzie stracone. Będziesz żył na tej ziemi, chodził i zmagał się z każdym problemem. Nie będziesz miał wpływu na to, co cię spotyka. Ale jeżeli narodzisz się na nowo, będziesz miał autorytet w swoim własnym życiu, będziesz mógł przezwyciężyć każdą przeszkodę, jaka stoi na twojej drodze. Będziesz mógł przejść przez każdą przeszkodę, każdą chorobę, każdą niemoc. Bóg da ci siłę, żebyś mógł przezwyciężyć wszystko w swoim życiu. Nie będzie dla ciebie problemu. Żadnego. Nie będzie żadnego problemu, którego byś nie mógł przezwyciężyć. Gwarantuję ci, że jeżeli naprawdę zawołasz szczerze do Boga, to On przyjdzie i Go poznasz. I napełni cię swoim Świętym Duchem. I twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Amen.